Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 90 odcinek z naszej serii Zagrajmy W Wiedźmin 3 dziki Gon. E, moi drodzy, natknąłem się na pytajnik z obozowiskiem bandytów, więc ok, ty, kurde, dziadu. E, więc e, rozwalmy ich sobie od razu. Chciałem dojechać na spokojnie do tego pytajnika, ale okazało się, że e, mamy tutaj właśnie do czynienia z bandytami, więc no, e, dosyć szybko mnie tutaj napadli. O kurde, ale tu widzę, że cały obóz jest do wybicia. Ja pierdzielę. Dobra, chodźcie, tu panowie. Cała ekipa, widzę, czeka na nas. Powiem wam, moi drodzy, że e, chciałbym dzisiaj e, zabrać się jakby za dwie rzeczy. Po pierwsze, troszeczkę sobie poczyścić mapę. E, a po drugie, poszukać już też ostatnich schematów na szkołę kota. Bo stwierdziłem, że w sumie chciałbym już chyba jednak ten nasz. Ja serio, to były tylko rękawice myśliwskie. I to jeszcze szare. No cóż, trochę słabo. E, I moi drodzy, właśnie chciałbym dzisiaj się zabrać trochę za poszukiwanie rynsztunków. Za poszukiwanie tych schematów, żeby mieć już gotowy, właśnie cały rysz szkoły Kota na maksa, bo stwierdziłem, że później nie będzie mi się chciało chyba zbytnio. Znaczy, nie będzie mi się chciało, no i tak na te poszukiwania będziemy musieli pójść, no bo musimy jeszcze poszukać tej szkoły tam, niedźwiedzia i tak dalej, i innych jeszcze szkół, więc tak czy siak. Będziemy oczywiście te poszukiwania sobie robić, ale my chciałbym chyba już mieć taki ekwipunek faktycznie na maksa mój, ulepszony i zobaczyć, jaki to ma, powiedzmy pełny potencjał. Dlatego dzisiaj właśnie poza tymi pytajnikami będę chciał zabrać się również właśnie za poszukiwania tych schematów szkoły kota, a teraz porobimy sobie jeszcze trochę tych pytajników. Jak uznam, że wystarczy, to właśnie polecimy sobie na te schematy, schematy. <laughs> Poszukiwanie tych schematów nie powinno nam zająć jakoś szczególnie długo, bo a Tak naprawdę nie ma tam jako takich większych zadań, tylko jedyne, co to musimy udać się na konkretne miejsce, wziąć schemat i zawijać, więc nie zajmie nam to jakoś specjalnie długo. Więc właśnie tych schematów poszukamy sobie trochę później. A na razie zajmiemy się dalszymi. Garaz później szybciej. A później. Zajm... A teraz właśnie zajmiemy się dalszymi tymi pytajnikami. No, bo widzicie, okazuje się, że naprawdę jeszcze sporo mapy do odkrycia przede mną. W wielu miejscach nas jeszcze nie było, jestem naprawdę aż zaskoczony tym jak ogromna jak ogromny jest to Velen bo na, na Skellige jakby nie patrzeć nie masz tylu pytajników yy, czy tam w Kermoren w Kermoren tak naprawdę zrobiliśmy sobie już na 100% yy, o kurde double kill pięknie yy, Kermoren tak naprawdę zrobiliśmy sobie już moi drodzy na 100% yy, tak samo biały sat już dużo wcześniej a yy, jedyne co nam zostało to dokończyć właśnie Skellige oraz Velen i tak naprawdę będziemy mogli już lecieć do końca gry tylko i wyłącznie z wątkiem fabularnym. Na czym też mi zależy, bo, no, tak jak też już mówiłem, wydaje mi się, że e, fabuła e, tego wieśka dosyć mocno się właśnie rozkręci po tym zadaniu Wyspangieł. I chciałbym po prostu skupić się już wtedy tylko i wyłącznie na tej fabule, a nie, e, wiecie, mieszać ją. Bo. Czego? E, no teraz. E, a, z tobą już gadałem, okej. Okay. No bo, e, moi drodzy, teraz mogę akurat o zadanie jakieś. A, to ciekawe. Czemu płaczesz? Bo mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki, i nie wrócił. Coś mu się musiało stać, słyszałam jak krzycze, ale boję się iść tam sama. Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dziękuję. Mam pieniądze, zapłacę ci. No dobra, dama w opałach, okej, okay. Znieść zaginionego w lesie narzeczonego, korzystając ze zmysłów, to obra. Nie ma problemu. Idziemy szukać. Oho, ślady. Kolejny ślad. Jaki kolejny, Geraldzik, to jest pierwszy. No i dobra, także widzicie, jeszcze dzięki odkrywaniu tych pytaników możemy sporo questów znaleźć. Dobra, gdzie mnie to prowadzi? W zasadzie jakoś tędy, tutaj, tutaj. Takie pikendo, bends, bends tego typu. Oho, chyba go wilki zeżarły, co? A raczej dzikie psy. No, dobra. Niestety kaplica. No to musimy niestety, przykrą wiadomość, zanieść tej kobiecie, ale trudno, bo to jest on, co nie? Ewidentnie. Nie będę miał dobrych wieści dla tej kobiety. Jej narzeczonego zagryzły dzikie psy. No niestety, jeszcze chyba w niedźwiedzicę w ogóle wpadł. No słabo to wyszło. Dobra, niech nam nie płaci w takim razie. Nie zajęło nam to jakoś specjalnie długo. Zadanie nie było zbytnie wymagające, więc niech sobie zatrzyma tą kasę. Ale oczywiście pójdźmy jej powiedzieć. Go? Znalazłem, ale... Nie, nie mów. Po twojej twarzy widzę, że... Proszę, weź te pieniądze. Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Żałuję, że nie udało mi się przyprowadzić go do ciebie żywego. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne. Ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. No dobra, no słabo wyszło, niestety, no ale no cóż, no. Wojna, głód, bieda, inne takie rzeczy. W tym naszym uniwersum wiedźminowskim dużo tego, naprawdę. Tutaj muszę przyznać, że ludzie w tym y, uniwersum, zwłaszcza teraz, w wiedźminie trzymają przerąbane. Tacy w takie wiecie, takie zwykłe y, szaraki, nazwijmy to. Kanibal? O kurde, łoba, bo wow, obóz kanibali. O kurde, tego się nie spodziewałem. Chyba pierwszy raz się na coś takiego natknęliśmy w ogóle. Ale dobra, to ich wybijmy, bo tu mamy ten obóz uchodźców niedaleko, a tu jeszcze kanibale. To, nie, to, to by nie było dobre połączenie. Chyba mi się miecz psuje. Dobra, zaraz sobie naprawę. Gerald, dawaj. Także zaraz sobie ten miecz zreperujemy, tylko zbierzmy jeszcze te rzeczy, żebym nie zapomniał. Okej. Okay. Kurde, jeszcze schematy. Naprawdę sporo jest do odkrycia jeszcze w tej grze. Kurde, ja myślałem, że my już tyle zrobiliśmy e, przez te 89 odcinków. A tu taki surprise. Dobra, where? Yy, naprawianie. Tutaj. Możemy tymi czeladniczymi chyba naprawić. Niech będzie. Dobra. Okej, okay, teraz tak. Bo tu widziałem, że mamy koło siebie taką dosyć dużą. Ja, tych pytaników, jeszcze 80. No dobra, nie ma dramatu. Bo tu widziałem właśnie, że mamy całą serię tych pytaników koło siebie, więc możemy to ogarnąć. A później właśnie, moi drodzy, jak już uznam za stosowne, to pójdziemy sobie poszukać tych schematów Szkoły Kota 3 i 4 i będziemy mieć już tak naprawdę najlepszą... Oho. Będziemy mieć już tak naprawdę najlepszą... Y, z... no ogólnie najlepszy staw kota w grze. Z tego co pamiętam, no to poszukiwanie jest jeszcze... 3 i 4 przed nami zostały. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Okej, okay, ale się krew leje normalnie, flaki latają. No, kanibale powinni być zadowoleni. Dobra, kolejny za Co jest? A tam jest jeszcze gamuń. O kurde, ale dostałem strzał w twarz. Dobra, pięknie. Zastanawiałem się też wam powiem, czy by nie złożyć sobie rynsztunku Szkoły Wilka, bo po pierwsze pisaliście mi, że jest spoko. A po drugie, no Geralt jest ze Szkoły Wilka, więc pasowa... O kurde. Więc pasowałoby to jakby do niego. Ale tak z drugiej strony, no ta Szkoła kota mi najbardziej odpowiada. Jeśli chodzi o sam gameplay w sobie. No dobra, jakieś petardy wyśmienite, inne takie rzeczy. Fajnie, że mamy kolejny znacznik podróży, one się naprawdę przydadzą. No, myślę, że jeszcze trochę jednak w tym welen pobędziemy, może później fabularnie. Więc te znaczniki podróży jak najbardziej się przydadzą. Kurde, ale strasznie dużo tych bandytów tu w okolicy. A to sami kanibale, bez kitu. Tam się zachodź od tylca, stary. Nie jesteśmy w więzieniu. Chociaż podobno to jest kłamstwo, że w więzieniu takie rzeczy się robi pod prysznicem. Wiecie o co mi chodzi. Chociaż ja nie wiem, ja tam się nie znam. Ja w więzieniu nigdy nie miałem okazji być. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Oho, pierwszy raz mi się zbroja psuje. Bez kitu. My te zbroje tak często zmienialiśmy, że. Dobra, czekajcie. To w takim razie sobie ją naprawimy. Ile ona ma wytrzymałości? 50% No tymi czeladniczymi sobie naprawimy. Eee, ja w ogóle runów nie włożyłem do tego. Do zbroi. Ale dobra, to wiecie co? Może runy do zbroi. Ja się na poważnie nad nimi zastanowię później. Bo, jakby nie patrzeć, te, mm, te runy będą mi już służyć do końca gry. więc y, przydałoby się nad tym, właśnie. Tam jakieś pytanie kominołem Ale dobra, mniejsza z tym. Może później do niego skoczymy. Przydałoby się w takim razie te runy, tak wiecie, bardziej się nad nimi zastanowić. Skoro ja już tych samych będę. Co jest? Tu jeszcze kanibal. Ok, przedałoby się bardziej właśnie na tymi runami zastanowić skoro ja już y, do końca gry będę używać. Jeszcze jeden mnie goni? Skoro ja już do końca gry będę używać tych samych tak naprawdę, więc zanim włożymy te runy y, to ja się zastanowię po prostu y, może poza nagraniem na spokojnie jak będę mieć czas. No więcej czasu na pewno będę mieć już od przyszłego tygodnia, bo w przyszłym tygodniu już będę po studiach całkowicie, tak, zakończę swoją edukację wyższą Znaczy, edukacji wyższej w sumie można nie kończyć nigdy, ale... Ale wiecie o co mi chodzi, będę mieć już dyplom, będę już po obronie, właściwie dla was to dzisiaj mam obronę, no o odcinek oczywiście wlatuje dzień później niż go nagrywam, dobra, nice eee, Ok, okej, fajny widok, pozdrawiam Dobra, także tutaj ogarnięte my możemy pójść dalej. Hmm, tu jeszcze coś mamy. Której to jest strony gdzieś? Oho, jakieś potworki słyszę. Tu coś... a, bagiennik, siema. Dobra, jebaj stary, no. Dobra, poszło. Może się w sumie... Medytacja w tym miejscu jest niebezpieczna, czemu? Coś mnie chyba goni jeszcze, ale dobra, mniejsza z tym. Udamy się do tego pytajnika. robimy sobie jeszcze ich trochę w tej okolicy. Myślę, że będzie można powoli już ruszać właśnie na te poszukiwania schematów szkoły kota. Oho, nie, tylko nie babat cmentarna i tak nie lubię, naprawdę. Okropny jest ten potwór. Wow, ale i fatality zrobiłem, nice. To było dobre. Ok, klucz do spalonego domu, wymięty list, zobaczmy. Eee, Jane, proszę cię wróć już do mnie. Tu się robi coraz bardziej niebezpiecznie. Wokół domu kręcą się coś ludzie, obserwują mnie, mają broń. Boję się, że wiedzą skąd o naszej skrytce i czekają tylko okazji, żeby nas okraść albo co gorszego zrobić. Pamiętam co wcześniej pisałeś: że teraz nie możesz wypowiedzieć służby, że zalegają ci z żołdem, że jak nie zaczekasz, to pieniądze przejdą ci koło nosa. Ale co wodzisz, być majętnym wdowcem czy biednym mężem? Twoja halka. Niewysłuchana prośba. No dobra, poszukajmy skarbu, który jest chyba tutaj. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Także to tyle. Dobra, ja bym chciał pomedytować sobie godzinkę. Zobaczmy sobie ten skarb przy okazji, co ja tu znalazłem. Aha, mała pałka, wymagany poziom 31, to niezła pałka. Harwal. No spoko, broń, ale no i tak używam tych ręczników wiedźmińskich. Z tymi mieczami trochę nie pomyślałem, jeśli chodzi o miejsce na runy. Bo nie poczekałem z użyciem run. No ale dobra, no już trudno. Dobra, tu jeszcze mamy w ogóle ukryty skarb. W tamtym miejscu, to możemy się tam przejechać. O, wiecie co, to mam pomysł. Możemy zrobić tak, że tu, tu, tu i pojedziemy sobie do tego znaku szybkiej podróży do wsi Stegny. E, miniemy go. I myślę, że stamtąd będzie można e, się teleportować gdzieś w jakieś najbliższe miejsce, żeby tej, tej szkoły kota poszukać. Dobra, będziecie mi bić, panowie? Dajcie sobie spokój. Ja nie mam czasu na no takie głupoty. Macie 15 level gadem, ja mam 30. Karal, możesz biec. Dzięki. Dobra, jak będą nas gonić, to ich zabijemy. Jak odpuszczą, to nie. Ja widzę, że prawie 31 poziom mamy wbity. No okej. Okay. Karacik biegnij szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, odpuścili nam. I tak jak mówię, polecimy sobie pytanie tak wzdłuż tego yy, wybrzeża i wtedy. Właściwie po tych półwyspach. I wtedy właśnie pójdziemy sobie tego znaku sistegny. Oho, deserter Proszę nie przeklinać. Dobra, ciep. No, szkurde. Dobra, dostał. Jeszcze jeden. Okej, okay, pięknie. I gdzie mamy ten cały skarb? Powinna być jakaś notka, chyba tutaj coś mamy. Zapiski rozbójnika, zwyczajny klucz. Zobaczmy. Zeszłego tygodnia żeśmy napadli we trzech na podróżnego. Wyglądał na takiego pierdołę, co to wystarczy głos podnieść, żeby miał mokro w nogawicach. No ale pozory mylą, bo tak mieczem wywijał, że mnie ucho ujął, Olafowi w poprzek żyć przeciął, tak, że teraz ma poziomy rowek jeszcze i już nieść nie może, a Iwarowi tak przywalił rękojeścią w czoło, że do teraz mu się kręci w głowie. E, w końcu korześmy zasiekli, wiadomo, każdy dupa, kiedy wrogów kupa. No i okazało się, że ledwie parę koron miał w mieszku, na palcu miedziany pierścionek i tyle tych precjozów było że rabowanie to niezbyt dobry interes, bo więcej żeśmy zielarcy zapłacili za połatanie, niśli złupiliśmy. No i wtedy Olaf powiedział, pokiego na podróżnych się czaić, i karku nadstawiać, jak złoto dosłownie w ziemi leży. Na cmentarzach trup e, się bronić nie będzie, więc ryzyko żadne. Nie trzeba czekać cały dzień, aż kto drogą przejedzie, bo na jednym e, mogilniku parę tuzinów ludzi już leży, każdy na kropkiem oznaczony, nic tylko przebierać. Tak sobie myślę i myślę, że wychodzi mi i wychodzi mi, że Olaf nie głupio gada. Wtedy od jutra od gościńca będziemy trzymać się z dala i na szabry jedziemy na groby. No to chyba, stary, nie zdążyłeś. A, tu jeszcze mamy kolejnych deserterów. Chodź tu, kurde! Jak mi ucieka, z Kubady? Jeszcze jednego tu mamy. Delikwenta. Dobra. Fatality! Okej, okay, pięknie. Idziemy sobie po ten skarb i myślę, że możemy już ruszać na tą szkołę kota. Dobra. Kolejni deserterzy, panowie, już da... Wow! Aha, ja myślę, że to jest jakaś wielka zbroja, jak z a to po prostu ten posąg. Tylko, że powalony. Dobrze, zobaczmy, ulepszony olej, jakiś tam mieczyk ciekawy. Dobra, także wpytę. Kolejne zadanie zrobione. No i co moi drodzy? Tak jak mówię, myślę, że możemy już ruszać sobie na te poszukiwania szkoły kota. Tylko to muszę sobie włączyć zadanie, szkoła kota 3, dobra. W sumie, jeszcze jakiś znacznik szybkiej podróży by się przydał. Do tej wsi Stegny mieliśmy pojechać, dobra To się tam ruszmy w takim razie I tepniemy się gdzieś tam najbliżej gdzie mamy dostępne Co my w ogóle mamy tu zrobić? Poszukać schemat na pancerz, miecz stalowy i miecz srebrny, okej okay. Jestem ciekaw swoją drogą jak ten rynsztunek będzie wyglądać Kurde, zaciąłem się, płotunia Dawaj drifty z altaru. Dobra, co ja chciałem powiedzieć? Aha, że jestem ciekaw, jak będzie ten resztunek już wyglądać. Jak on będzie wyglądać już na maksa ulepszony na ten czwarty level. Dobra, i gdzie się mogę teleportować? Chyba. A do groty smokobójcy mogę będzie najbliżej. Także polecimy sobie po ten schemacik, i później chyba już będziemy musieli się do gradu bezpośrednio udać. O no co ty mi konia bijesz? Znaczy płotkę, no dobra, never, nic nie mówiłem Czasami naprawdę przypadkowo poleci tak głupi tekst na tych let's playach Okej, okay, let's go Okay, let's go, jak to mówił tamten dzieciak To, to jest tak dobry filmik, wpiszcie sobie w YouTube'a, okej, okay, let's go, jak nie wiecie o co chodzi Zresztą trupów się położy Dobra, eee, czyli my musimy chyba przez to bagno tu przejechać Okej, okay. dobrze płotunia, dobre skoki i tutaj teoretycznie z... oho! Dzień dobry! Dobra, dostał bułę. Lecimy, lecimy! Z Ancymonem, uwaga! Gerard uniki, uniki. Okej, okay, na szczęście nie oberwałem. Jeszcze mam 100% Qena, także wpytę. Nie jest to, że te silne ciosy, mimo że no to jest tylko miecz, więc teoretycznie że mi ziemi nie powinien za wiele robić, ale my tymi silnymi ciosami go ogłuszamy, to jest naprawdę dobre, te silne ciosy, muszę przyznać, że oddają. Oho, o kurde, ale oberwałem teraz. Dobra, pięknie. Okej, okay, masz coś dla mnie? Coś tam ciekawego masz, dobra. E, prześpijmy się godzinkę, żeby sobie odnowić stawy, inne takie rzeczy. Warto się tu rozejrzeć. Oj tak, tak, warto się tu rozejrzeć. Mam tylko nadzieję, że skrzynia nie będzie jakoś perfidnie, skitrana, jak to bywa czasami w tej grze. Mm -hmm. Gdzie ja tu mogę w zasadzie pójść? To powinna być ta skrzynia tutaj? Dokładnie, pięknie, dobra. Mamy to. Aha, i mamy schematy na wszystko co związane ze zbroją. No to super. Dobrze, i teraz tak, no um, co, chyba do groty z powrotem w takim razie będzie trzeba się przejechać i stamtąd się tepniemy w jakieś jeszcze inne miejsce. No i moi drodzy, na koniec pojedziemy sobie właśnie, jak już poszukamy tych schematów, to pojedziemy sobie oczywiście do od razu arcymistrza, bo mam odblokowanego właśnie arcymistrza w Nowigradzie, przypominam, Hattori, z tego zadania Miecze i Pierogi oraz mamy jeszcze arcymistrza, jeśli chodzi o zbroje. W welen w kasztelu Barona No potunia jedź, no god dammit Nie no, co z tym koniem jest nie tak? Ja pierdzielę. Do, dobra, wiesz co, potka Chodźcie, ja pójdę sobie sam Nie potrzebujecie w naszym składzie Nie potrzebujemy cię w naszym składzie, więcej już za mnie nie grasz Dobra, tutaj szybka podróż, tego typu benz-benz. Hmm Wydawało mi się, że naprawdę tyle zwiedziłem tej. Kurde, to jest tutaj. Ja już tam kiedyś byłem. Jakieś pytajniki żeśmy tam ogarniali. Dobra. Mm -hmm -hmm. 200 metrów to się przebiegniemy chyba z buta, bo ta płotka to mnie naprawdę. Zwłaszcza tutaj w tym posterunku granicznym, tu jest tak mało miejsca, że ta płotka lubi się zacinać, więc już polecimy sobie z buta. Jest... Ja wiem, że ja mogę przejść. Ja jestem kurde Gerfant z Rivi. Co ty sobie wyobrażasz? Przypomniało mi się, że w którejś tam książce na nie pamiętam już w której, yy, był, taki mom a, ja yy, był taki moment, a ja muszę być tam, był taki moment, kiedy Geralt był na statku i walczył z takim, nazwijmy to krakenem, yy, bo nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten potwór. I yy, yy, jak już było po walce, strażnicy yy, weszli na statek, yy, armia Temeri i ten, no już nie będę wlikać dokładnie kto to był. Oho. I ten, i właśnie strażnik powiedział, że kto tu jest Geraltem, z... Geralt zwany Geraltem. No właśnie. Naprawdę, to poczucie humoru w Wiedźminie jest naprawdę dobre. W niektórych momentach. Dobra, to co, pora chyba na wypicie kota, bo nic tu nie widzę. Okej, okay, zakładam, że ta skrzynia będzie skitrana w... Kolercie, a nie ten znak. To to będzie tutaj. Dokładnie tak. No i dobra, także zostało nam już jeden schemat do odnalezienia. Poszło w sumie szybciej niż mi się wydawało, że pójdzie. No ale mamy też już dużo właśnie... Dobra, poczekajcie. Gdzie jest ten ostatni schemat? Aha, on jest w ogóle z Zanowigradem jakby. O, gdzie mam jakiś najbliższy znak tej podróży? Zamek Drachim jest w miarę blisko. Także w sumie przebiegniemy się tam. Wiem, że ten kod działa trochę dziwnie. O kurde. Trochę dziwnie to wygląda, ale dobra, mniejsza z tym. Już niech ten kod sobie działa. Bo nie mam teraz gdzie pomedytować, żeby ten efekt przeszedł. Wiem, że to wygląda dosyć dziwacznie, ale. Ale dobra, po prostu jeździmy przed siebie do tego znaku. Mam nadzieję, że ci te gamonie nie będą nas gonić, albo i będą. No chodźcie, panowie. Dobra, pięknie, jeszcze jeden. Okej. Okay. łatwo, łatwo. Essa za pierwszym. Ale ta kusza jest dobra. Wow, nice. Eee, dobra, wiecie co, jednak pomedytujmy sobie godzinkę, bo ten kod będzie mnie irytować trochę ten efekt. Dobra, i tepnijmy się do jakiegoś najbliższego tam miejsca. Wieś jantra, myślę, że będzie spoko. Dobra, where are you, Płotunia? A tu jakiś kupiec jest w ogóle, poczekajcie, jest chyba wędrowny. Nie wiem, czy ja z nim rozmawiałem. On może mieć coś ciekawego? A gadałem z tobą. Dobra, to spadaj. Oczywiście, że nie. Dobra, gdzie jest płotka? Dalej. Oho, chyba mowa o leszym. Ale leszego już ubijaliśmy chyba w tej okolicy? O! Siemano! Dziwne sobie wybraliście miejsce do rozmowy o sztuce. Każde miejsce jest dobre, tylko trzeba rozbudzić w sobie natchnienie, wódeczką, na przykład. Napijecie się z nami, może? Za poezję? No dobra, za poezję. Czemu nie? Nawet mnie trochę suszy. A jak człowieka suszy, to mu smutno w duszy. <laughs> polewaj go z koń. Oho. Chyba kojarzę, co to może być za zadanie kiedyś widziałem scenkę z niego. Panowie. Że tak powiem, ujmę to krótko, zalałem się w trupa. A, a, wiecie, a wiecie, co się rymuje z trupa? Nie bądź ordynarny. Co nasz nowy przyjaciel sobie pomyśli, no, polej lepiej. No dobrze, to so już jest ostatnia kolejka. Tak, chyba kojarzę to zadanie. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie jest to... <taki> tak, to jest to zadanie, okej. Okay. <taki> Mówię, kiedy się. Je... i <taki> truba duży razem z moimi rzeczami Dobra, widziałem. <taki> Właśnie kiedyś widziałem to zadanie na decie. Dobra, let's go. Nowikradzka gościnność. Okej, okay, wyśleć bardów. No dobra, to goimy ich w takim razie. Niestety zajewalili nam wszystkie rzeczy, no. To śmieszne, że oni wytrzeźwili szybciej niż Wiedźmin. Świeże. Dobra, chodźcie tu, panowie. Tu poleci naprawdę zajebisty tekst. Dobra, idźmy. Gdzieś tutaj mnie te ślady prowadzą. No dobra, jakoś w tą stronę, mniej więcej. Tutaj, tutaj. Gdzie te gamonie? O, są. Oddawać moje rzeczy, bo zajebie. <laughs> to chyba Rym Biały. Zamknij i daj mu wszystko. No, to jesteśmy Kwita, tak? Tak, jesteśmy. Spływajcie stąd, zanim się rozmyślę. Oczywiście, panie Wiedźmin. Idziemy. Raz, raz. Już nas nie ma. To chyba rym biały, ja pierdzielę Genialne Dobra, lećmy O nie, no potka, weszłaś w drzewo, stara Jaka teraz na ciebie wsiądę no, oczywiście, że nie wsiądę, kurde Dobra, czekajcie eee, Nie, 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 ja chcę poszukiwanie kota, a nie tam żadne, żadna wieś Debra, czekaj eee, Czy ja mogę się tepnąć może bliżej jakoś tam tego miejsca? A nie, bo ja się tu tepnąłem, żeby być bliżej. Aha, no to super, że płotka mi się zacięła, kuziwa w drzewie. Teraz yy, nie mogę jej dosiąść. Pyter, może tu ją przyzwę? Chodź, tu płotka nie zacinę się, ale to zadanie to było złoto, naprawdę. To chyba rym biały. Mówię, kiedyś tam widziałem na necie właśnie. Na, na YouTubie filmik z tym zadaniem. Zł złoto, naprawdę. Humor, w to jest coś niesamowitego. Jestem ciekaw, nie wiem, czy mówiłem o tym kiedyś, ale jestem ciekaw jak na przykład ludzie za granicą odbierają Wiedźmina, no bo wiecie, jakby nie patrzeć, to jest taka typowo polska gra, no tu jest tyle easter eggów do różnych rzeczy takich polskich bezpośrednio, że ogólnie tyle polskości jest w tej grze, że zastanawiam się jak właśnie ktoś za granicą odbiera tą grę, na przykład jakiś Anglik. No bo pomijając oczywiście to, że Wiedźmin jest po prostu świetny gameplayowo, no to oczywiście właśnie też... No, zastanawiam się jaką tą polskość właśnie odbiera. Dobra, i rozumiem, że musimy wejść do tej jaskini, okej. Okay. To dawaj, Geralcik. Co to było? Chyba jakiś troll, co? Albo żywiołak? Nie, chyba żywiołak. Albo golem, ok. O kurde, bo mi były walnie, spokojnie, spokojnie. Ale on jest odporny strasznie. Nawet z silnymi ciosami. Ok, Rowli Pauli oddaje, oczywiście. Uwaga, kurde. Ja pierdzielę stary. Nie szarżuj tak. Najlepiej go po plecach walić, ale problem jest taki, że ciężko mu wejść na te plecy. Już teraz ładnie, weszło, uwaga. Najgorzej, że golem się oczywiście nie... Wy... Może go kuszą dobiję? A, nie mogę kuszy w walce używać, nie wiem czemu. Że dlatego, że on jest z kamienia, więc domyślnie nie mogłem. Dobra. Jestem w jego brzuchu. Epicko. E, dobrze, gdzie jest ten schemat? Okej, okay, mamy to. No i dobra, poszukiwania szkoły kota 3 zakończone. E, także wpytę. Teraz tak. My musielibyśmy. Bo widzę, że na górze też jest jeszcze jakiś jeden pytajnik. Mm, tylko ja chyba nie chcę się zajmować teraz tymi pytajnikami. Wiecie, chciałbym jednak. E, kurde, coś robi mi skliki. A, bo szkoła Kota 4 jest na Skeligę. Mhm. Mm no to nie, to Skeligę mnie nie interesuje w tym momencie. Na Skaligę nie chcę ruszać. Tak jak mówiłem, chciałbym najpierw ukończyć welę, a dopiero. Kurde, Geralcik. Chciałbym najpierw ukończyć Welę, a dopiero później zabrać się za inne rejony, w sensie za skaligę, bo tylko skaliga nam zostanie. E, dobrze, to w takim razie. Czekajcie, o co chodzi z tym pytajnikiem. Moment, moment. Zastanawiam się blisko potworów. No ale to przecież ja tu jestem a. Wyczyściłem całą jaskinię, a nie zaliczyło mi tego dziwne. Ale dobra, mniejsza z tym. Poczekajcie, gdzie jest jakiś najbliższy znak szybkiej podróży? Wiecie co, tam jest jakiś budynek? Tam jest jakiś pytajnik. Ja bym udał się tam. Zobaczymy, co tam będzie. Liczę na to, że tam będzie jakiś właśnie znak yy, szybkiej podróży. Będzie można szybko się przenieść. Yy. A, tu mamy, o kurde, no dobra, zabierzmy się jeszcze z ten skarb strzeżony. Tylko ten krawopajęk. Widzę, że tylko z przodu musimy go napierniczać. Dawaj, gracik dawaj. Dobra, cofnijmy się kawałek. Ale to krwawienie jest świetne, naprawdę. I pierwszy raz się biliśmy z tym krabopająkiem, ok. Dobra, tutaj wszystko zebrane. A, i to było to gniazdo potworów. Ten pytajnik, dobra, ok. A nie, to nie to. Coś innego mi się zaliczyło. Ja już nie wiem. Nie wiem, pewnie w tej jaskini coś jeszcze jest do zrobienia, ale mniejsza z tym. Zależało mi tylko na tym schemacie Szkoły Kota. Yy, na razie mnie ta jaskinia nie interesuje. I chyba niestety szybkiej podróży tu nie będzie, co? No niestety... O kurde to pie... Wow, 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 panowie. 34 level. To takie powelen biegają. O kurde. Dobra, niekoniecznie mi zależało na tym, żeby odpalać tą walkę. Trochę jestem zaskoczony. Ale dobra, wiecie co, Sfokusujmy się na jednym to piecu, żeby go zabić. A dopiero później... Ujdziemy... Wow, wow, wow. Dopiero później cała reszta. Gerard, quen, quen, quen. Ja kłę, kłę, kłę. Nie, pierdźcie, no to nie złe, to kłę. Chyba zginę, chyba zginę. Chyba niestety zginę. Aj, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. Mówię, nie do końca na tym mi zależało, żeby tu przychodzić. Chciałem, myślałem, po prostu liczę na to, że będzie tu znak tej szybkiej podróży, ale nie siadło. Dobra, dobra. Mają dosyć mało życia, lecimy z nimi. Dobra, mam jeszcze w pełni quen aktywny, także spoko. Okej, okay, nice. Grat, QN! No, ja pierdzielę, ja, ja sobie robisz. No serio, kurde, Geralt mi cool nie rzucił, kiedy klikałem to cholerne kółno. Cool, ja pierdzielę. Nie tak miało być. Nie taki był plan. Kurde. Dobra, to wiecie co w takim razie: kij w ten pytajnik. Eee, w takim razie. A, jestem tutaj, ale nie, dobra, to zadanie mi zaliczyło. To zróbmy inaczej moi drodzy, to udamy się w takim razie... A tu mi tego też nie zaliczyło, bo save'a nie zrobiłem, dobra, trudno, mniejsza z tym. E, pobiegniemy sobie moi drodzy do tego pytajnika, z którego przyszedłem, znaczy pytajnika, tego znaku szybkiej podróży, którym się tu teleportowałem. E, Tutaj wsi polecimy i już stamtąd przeniesiemy się do kowala, bo już naprawdę... Nie no, z tymi topielcami 34 level nie chce mi się męczyć... Zresztą ja tam chyba też szedłem, jak miałem niepełne życie, co? Albo miałem pełne, nie wiem, wyjaśnili mnie naprawdę hardo, więc... Może już dajmy sobie z tym spokój na ten czas, jak wbiję kolejne jakieś tam levele, to... Wtedy się do tych pytajników wrócimy i tak musimy je wszystkie zrobić, także... To w swoim czasie. Teraz chciałbym właśnie jeszcze wykuć sobie... Ten rynsztunek Szkoły Kota na trzeci poziom. No i mam nadzieję, że już będziemy naprawdę dowoleni. Dobra, szybka podróż. Tylko teraz tak, bo musimy się udać w dwie. O, czekajcie. Teraz pytanie, gdzie był Hatori, bo nie pamiętam. On był tutaj? Chyba tutaj. Bo tak, musimy iść do Hatoriego yy, po wykucie mieczy lepszych. A do jakiegoś płatnerza musimy pójść po zbroję. Teraz się tak zastanawiam, czy. Czy, ja dobrze, czy dobrze mi gra? Zaznacza, że tam jest Hatori faktycznie. Mam nadzieję, że ta ikonka będzie spoko. Że to jest on faktycznie. Zaraz zobaczymy, on chyba był w tej okolicy, coś mi się kojarzy. Tak, to jest to, już poznaję to miejsce, dobra, także fajnie. Także Hatori nam wykuje te miecze. Witaj, Eipharze. Witaj, Geralt, czym mogę ci pomóc? Chciałbym, żeby coś dla mnie wykonał. No i dobra, i poczekajcie, bełty. Nie, broń stalowa. Czarny jednorożec. 46 poziom jest wymagany. Ciekawe. Ale jakie obrażenie? Ja cię, panie. Dobra, czekajcie. Szkoła niedźwiedzia, wilka. Chyba gdzieś na dole będzie, co? Wyśmienity stalowy miecz cechu kota, To jest to. Tylko czego ja tu nie mam? Sztabka ciemnej stali. A mogę to kupić? Ej, no nie da się tego kupić, no żartujecie sobie. Sztaba ciemnej stali, ha, ale chcę to kupić. Nie masz tego stary? Dobra, poczekajcie, może naprawmy wyposażone rzeczy najpierw. Eee, sklep. Naprawdę nie masz. O, co on tu ma? Taki hieronimusa o mnie. minutach, zachowane zachowany w dobrym stanie. O. W takim razie chyba uruchomimy sobie... zadanie jakieś. No sztaba, Aha, bo on ma jedną tą sztabę ciemnej stali. Serio, stary? Ajajaj, no dobra, czyli tego miecza nie wykuje jego. Super. Idę do najlepszego rzemieślnika w całym... w całej grze po to, żeby wykuć ten miecz. I akurat on nie ma składników. No zajebiście! Po prostu, stary, zawiodłyśmy się teraz po całości, nie? Dobra, poczekajcie, może mieć Srebrny w takim razie. O, to bym chciał. Aha, tylko muszę mieć jeszcze Ulepszony. Dobra, wykonaj. Okej. Okay. No i teraz poczekajcie. Szkoła Wilka, Niedźwiedzia, Kota, Wyśmienity. O, i to mogę wykonać. Dobra, dawaj. No i okej, okay. to mi się podoba. No szkoda, że tego stalowego nie mogę zrobić. Kurde, tych schematów też tyle mamy, że... Naprawdę się gubię już, poczekajcie. Wyśmienity stalowy miecz, no tak, tylko mówię, on nie ma tej sztaby ciemnej stali. A wraz stary. Szkoda, ale wiesz co, jeszcze czekaj. Jeszcze ci sprzedamy kilka rzeczy. Albo nie, rozbierzemy na części, to się bardziej przyda. Tylko, że to kosztuje. Aha! To nie, to, je, to nie, to w takim razie sprzedaj. Jak to się sprzedaje, z pacją. Dobra, sprzedajmy to wszystko w cholerę. Pieniądze też, jakby nie patrzeć, się przydadzą. Skoro musimy teraz ulepszać sobie te wszystkie miecze nasze. Dobra, i przy okazji już nie u dźwigu, także spoko. Dobra, i zobaczymy sobie jeszcze te mapy. Ciekawe, jaka to jest szkoła. W ogóle fajnie, że Redzi wymyślili sobie tyle szkół wiedźmińskich. Dobra, gdzie my to mamy? To jest to. Yy, tak, przeczytaj. Elgar ukrył ulepszenia do rynsztoku szkoły Wilka, chcąc, żeby posłużyły temu wiedźminowi Remoren, który będzie ich potrzebował. Ze względów bezpieczeństwa postanowił użyć kryjówek w trzech różnych miejscach. Jedne z nich są w zatopionej pieczarze pod kasztelem w centralnym Velen, inne w jaskiniach na południu od Oksenfurtu, a kolejne w elfich ruinach położonych na maleńkiej wyspie na południu Velen. Tu jeszcze mamy kolejne notatki. Edgar schował ulepszenia wyposażenia z Wiedźmińskiej Szkoły Wilka w różnych stronach świata, żeby mogli z nich korzystać w Wiedźmini na szlaku. Niektóre z nich zostawił w elfickich ruinach i w zatopionym wraku statku na południu Welen. Inne w specjalnej kryjówce daleko na południu od Oksenfurtu. Tu jeszcze mamy czwartą mapę. Tak, dołączony do mapy jest pokreślony i brudny od zaschniętej krwi, nie można go odszyfrować. Dopisek. Ta mapa jest główno warta, Jedyne, co znalazłem, to jakieś wydrapane symbole gryfa. Widać ją zyskamy długów, które narobił sobie u nas ten fircykowaty doktorek. Dobrze, że gnieje w piachu. Ale może warto byłoby splądrować ten grobowiec na skórzach krzywuchy. Przecież ten doktorek nie marnowałby czasu tylko na szukanie jakichś prymitywnych obrazków. Tam musi być jakiś skarb. Okej. Okay. A i teraz mamy po prostu poszukiwania rysztunku szkoły Wilka, tylko pytanie, ile tego będzie? Czekajcie. Raz pięć. Okej, okay, chronologicznie. Jeden, pięć, jakieś jeszcze jeden, pięć, aha, gryfa 4 też mamy? Okej, okay, czyli trochę tego jeszcze jest. I tyle mi się odpali. Na pewno wszystkie mapy przeczytałem? Kojarzy mi się, że chyba kupiłem od niego cztery. Nie, kupiłem trzy. Okej, okay, dobra. Dobrze. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. To co wy... w wow, musimy iść do kantoru. Poczekajcie. Gdzie jest kantor? Sprzedawca, sprzedawca, kurde, nie wiem gdzie jest kantor. W rynku gdzieś to było chyba. Dobra, skoczymy sobie jeszcze do rynku, e, pójdziemy do kantoru, wymienimy sobie kasę, bo mam naprawdę sporo pieniędzy. Myślę, że z 2 tysiaki nawet jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej waluty, którą tu posiadam teraz. Bo te co mamy na wymianę są warte więcej niż korony nowigradzkie. No chyba jeden floren... floren to się nazywał, Czy oreny? Oreny chyba. No to jeden jest... a do płatnerza mieliśmy jeszcze iść, dobra, zaraz pójdziemy też. Mam nadzieję, że ten płatnyż tutaj na rynku jest spoko, do takiego stopnia, że mi. O hultaju, to jak mnie wyzywa. Dobra, czekajcie, gdzie był bank Vivaldi? Rozumny A... klient, od razu Tutaj? Księgi i zwoje. Na cyce południcy, to jest. To jest tak dobry tekst. Dobra, czekajcie, tu mamy tego płatnerza, to możemy sprawdzić, czy on mi wykuje to wszystko. Co ja bym chciał. Tak, miecze pierwszego sortu, może jesteś płatnerzem. Już to wiemy. Dobrze. Buty, poczekajcie, zjedźmy sobie na sam dół. Wyśmienite buchy... Bu, wyśmienite buchy. Wyśmienite buty Wiedźmińskiego cechu kota, wykonaj mi to. Okej, okay, wpytę. Teraz tutaj na sam dół. Uh, 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 uh. Wyśmienita zbroja cechu kota, dobra. Poczekajcie. Aha, i on potrzebuje dwie blachy. A ja tego nie mam. Kurde, jego mać, no? Serio? A on akurat nie ma tej blachy do kupienia. No już kurde, stary. Ale wy mnie zawodzicie dzisiaj. Wy pseudo tacy kozacy rzemieślnicy, że nawet nie macie składników. A to? Dobra, tu na szczęście chyba. ...lepsze. Aha, be, ja nie wiem, jeszcze ulepszonych rękawic. Czekaj, to muszę najpierw wykonać. I teraz te wyśmienite. Ja już się gubię w tych zbrojach, szczerze mówiąc. Eee, poczekajcie. Wyśmienite nie mogę, bo nie mam ulepszonych. Dobra, tu mamy ulepszone, mogę je wykonać. Wyśmienite spodnie cech kota, brakuje mi sztaby ciemnej stali. O, czekajcie, sztaba ciemnej stali jest potrzebna, żeby wykuć sobie miecz. Ile tam były potrzebne? Trzy? A tu akurat mam trzy. Ja piernicze. Tylko ja mam wziąć sztabę ciemnej stali. No ktoś to musi mieć. Dobra, zobaczmy, jak ta zbroja się prezentuje teraz. Słuchajcie, mi się to wszystko zrobiło tam odpowiednio. Nie muszę tego jakoś zakładać? Nie, wyśmienite, wyśmienite, wyśmienite. A tu niestety tylko ulepszona, no ją już miałem. To no, zbroi nie mogę wykonać, bo nie mam tej blachy dwimerytowej. A jeszcze sztaba ciemnej stali? Nie ja mam tej sztaby ciemnej stali? Mogę to znaleźć jakoś? Hmm. Aha, to nie jest to, myślę, że to jest to. Sztaba ciemnej stali. No Ale wydaje mi się, że ja chyba wszystkie właśnie zużyłem przed chwilą na te spodnie, czy tam buty. No dobrze. To będzie trzeba się w to wyposażyć. No dobra, no także cóż, no niestety, ale. No nie byłem w stanie skonstruować wszystkiego. Może już na skaligę się zajmiemy skonstruowaniem całej tej zbroi kota. Może tutaj już to sobie odpuszczę. Może tutaj zajmiemy się już właśnie rzeczami welę, ale na skaligę sobie złożymy zbroję na maksa, no bo i tak. E, mogę to zrobić tylko na skaligę, bo tam jest ostatni rysunek szkoły Kota. E, dobra, także widzę, że trochę tych poszukiwań nam jeszcze doszło. No dobra, jak jeszcze jakieś znajdziemy, to no, oczywiście też je za to zabierzemy. I Widzę, że mamy dwa poszukiwania w Welen. No dobra, to zabierzemy się za nie w następnym odcinku, myślę. I w dalszym ciągu będziemy kontynuować sobie robienie tego w na 100%. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmi 3 Dziki Gon. Na razie.